smakkujaw.pl, truskawki w obłoku czekolady. Proponujemy dzisiaj pyszny deser, truskawki w obłoku z czekolady. Potrzebujemy truskaweczki, mamy tutaj piękne takie okazy, i czekoladę, i zanurzymy je najpierw w czekoladzie białej, a potem w czekoladzie gorzkiej, w czekoladzie ciemnej. Ponieważ będzie nam potrzebna płynna czekolada, więc musimy je roztopić w kąpieli wodnej, ale najpierw musimy sobie podzielić na drobniejsze części. O, czekoladkę mamy już przygotowaną. Powiem jeszcze dwa słowa, jak się przygotowuje kąpiel wodną. Więc do dużego rondelka wlewamy wodę i w mniejszy rondelek wrzucamy kawałeczki czekolady. W ten sposób czekolada nam się nie przypali, bo gdybyśmy postawili bezpośrednio na gaz, mogłaby się przypalić, a przecież nie o to nam chodzi. A tak momentalnie, zaraz zobaczycie, zacznie się rozpuszczać. Czekoladkę już mamy roztopioną. Zaraz przystąpimy do dekorowania naszych truskawek. Mamy już kolejną truskaweczkę. Zanurzamy ją w czekoladzie. O. Tak ją obracamy. Musimy robić to delikatnie, żeby nam się nie urwał czubeczek. O, i tutaj mamy akurat z taką końcóweczkę tylko. Czekolada po prostu szybko stygnie i trzeba to robić bardzo szybko. O, i wykładamy na talerzek. Mamy już truskaweczki przyozdobione białą czekoladą. Teraz włożymy na 10 minut, żeby czekolada stężała, i zaczniemy je przyozdabiać gorzką, ciemną czekoladą. Czekolada biała już nam zastygła na truskawkach. Teraz roztopiamy w kąpieli wodnej czekoladę ciemną, gorzką, i za moment będziemy zdobić nasze truskaweczki. Bierzemy truskaweczkę i obracamy w ciemnej czekoladzie. O, tyle już nam wystarczy. O, i mamy już gotową. Bierzemy kolejną i tutaj sam koniuszek, kolejną. Musimy uważać, bo czekolada szybko stygnie, więc za chwilkę będziemy musieli znowu ją podgrzać i będziemy zdobić kolejne. Możemy też odrobinkę przystroić nasz talerz. O, i za moment pyszne truskaweczki w obłoku czekolady mamy już gotowe. O, wydaje mi się, że już wygląda apetycznie, zatem życzymy smacznego.